Panowie i panie, wracamy do Outlasta. Witajcie w kolejnym odcinku. Z Outlasta można by zestylizować, zasnamy Outlasta od nowa. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej w tej grze niż ostatnio, bo ostatnio to wiadomo, no, gdy grałem w tą grę, to sporo razy ginąłem i również z protezacją miałem. Tym razem spróbuję się bardziej skupić na szukaniu wskazówek, no i również na szukaniu baterii, więc no co, zaczynamy. Nowa gra. Tylko teraz tak, nie, no nie zmienię poziomu trudności, bo mi kurwica strzeli, okej? Okay? Naprawdę, będę grał na normalnym dalszym poziomie. Okej, okay, to już czytałem, wiadomo wcześniej, więc nie będę tego czytał ponownie. Wiadomo, na co jeszcze się pisemy. To jest Outlast, to jest jedna z najstraszniejszych gier ever. To jest prawdziwy horror, a nie jakiś kurde Resident. Więc wracamy do Outlasta ponownie. Outlast 2, nie, no jest to, na Outlasta 2 się nie pisze, bo moja psychika jest nie za tyle silna, żeby po raz kolejny spróbować swoich sił w Outlasta 2. Na chwilę obecną tylko jedynka, bo jest to na jedynkę, jest to z jednego sobie poradza, nie, ale dwójka nie przesadzuje tego. Ej, wracamy do tego psychiatryka. Kurde, to jest właśnie notatka od tego, Waylona. Okej. Okay. Nie zdasz mnie, nie będę uwijał w bawełnę, mogą mnie śledzić. Przez 2 tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawcy Murków w Mount Massive. Właśnie łamię wszelkie umowy o zachowaniu poufności, ale pieprzyć to. Tam się dzieją straszne rzeczy, nie mieści mi się to w głowie, nie mogę uwierzyć w połowę tego, czego byłem świadkiem. Lekarze twierdzą, że stosowanie terapii za pomocą snu zaszło za daleko. Znaleźli coś, co czeka na nich w górach. Ludziom dzieje się krzywda, a Murków na tym zarabia. Zmerkow, kurde, Merkow. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. Tak, to jest oczywiście notatka od Waylona, czyli głównego bohatera tego dodatku, którego to sobie oczywiście przejdziemy. Ponownie. Tak, i teraz na pewno będę ciągle korzystał z kamery, żeby nagrywać poszczególne rzeczy. Kurde, idziemy. No, sprawdź zakład psychiatryczny Mount Massive. No, widzicie, już tam ktoś z bramy zamknął. Nieładnie, tak? Już się zasadzają problemy. Proszę bardzo, tej notatki w zasadzie nie miałem. Niedobrze mi się robi od samego patrzenia na to miejsce. Zakład dla chorych psychicznie w Mount Massive w roku 1971 w atmosferze skandalu potajemnie zamknięty przez rząd. Ponownie otwarty w 2009 roku przez ośrodek badawcy Merkow pod pozorem działalności charytatywnej. Da, charytatywnej, no jasne. Zasięg w telefonie ginie nagle jakieś 1,5 kilometra przed dotarciem na miejsce. Wygląda to na celowe zagłuszenie sygnału Merkow. Corporation może poszczycić się długą listą ukrytych dochodów z racji prowadzonej działalności charytatywnej. Na amerykańskiej ziemi stawiają jednak dopiero pierwsze kroki. Cokolwiek planują, będzie to na pewno coś wielkiego. Może tym razem się doigrają. O kurde, jak sobie pomyślimy o tym, że niestety nic z tego, no to jest przykra. No właśnie, to muszę brać pod uwagę, że notatki są
uznawane tylko wtedy, gdy korzystam z kamery. Dobra, chyba na razie póki to kolejnych notatek nie będzie, więc mogę na chwilę kamerę schować, nie? Idziemy się tutaj do środka. Pamiętam, jak w pierwszym odcinku miałem problemy, żeby w ogóle się tutaj do środka, no ale nie tym razem. Tym razem bez problemu sobie poradzę. Zostanie się. Nie! Wracaj, Miles. No i wchodzimy do środka. Oczywiście. Już za kurde zaktali. Zaktali zgasili nam światło. I weź sobie teraz radź sobie sam w ciemności. Dobra, ja się tutaj na chwilę będę chciał rozejrzeć. W nadziei oczywiście, że... Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj na pewno nic nie ma, więc idziemy dalej. To jest, póki co jest spokój. Nie, to akurat nie jest straszne. Telewizor odpalił wielkie mizace. Taki strasak nieudany. Dobra, tu jest jakaś bateria, cokolwiek. Z tego rozglądam, nie? Ale chyba tej baterii nie ma niestety. Jakikolwiek tutaj. Dobra, dalej muszę iść tutaj, no. Tutaj też na koniec gry byliśmy jako Waylon. Oczywiście w tym dodatku. To są naprawdę fajne nawiązania. Teraz. Dobra. O, tak, tutaj nie tylko w ten sposób będziemy mogli uciekać przed poszczególnymi ludźmi, którzy chcą nas dorwać. Dobra, mam baterię, proszę bardzo. No bo z tym razem faktycznie uda mi się te baterie bardziej znajdować. Coś z tego pamiętam, mi się nie udało zrobić tej baterii. I tutaj teraz pamiętam, były jakieś dokumenty jeszcze. Są. Okej. Data konstelacji, data pierwszej konstelacji, wieki pacjenta 19, płeć mężczyzna, legat sprowadzający, obserwacje, dr Karl, tekst poddyktowano. Przebieg lecenia. Pacjent twierdzi, że zrobił postępy, jeśli chodzi o świadome śnienie. Na niespotykaną skalę zaobserwowano czynności pola morfogenicznego, kontynuacja etapu czwartego etapu terapii hormonalnej. Diagnostyka spirometria nie wykazała nagromadzenia śluzu w okselach. Hematokryk nie udało się wydzielić erytrocytów. Wynik bardzo niepokojący. Badanie magnetycznym rezonansem jądrowym wykazało zaburzenia cyklu faz REM i REM. Pacjent śmieje się w fazie REM. Uwagi, Billy. O właśnie, Billy. Ten Billy, kurde. Billy zapytał o sprawę, którą jego matka wytoczyła przeciwko korporacji Merkow i zakładowi psychiatrycznemu. To dowodzi, że stan bezpieczeństwa jest katastrofalny, choć Billy twierdzi, że odkrył prawdę w krwawych snach doktora Traegera. Traeger, ta, no z nim też będziemy mieli do czynienia. Ważny fakt, taki jedyną osobą o nazwisku Traeger jest niejaki Richard Traeger. Ta, no. Ten psycho, pamiętam go chyba jeszcze, nie? Kierownik działu archiwizacji. Trzeba przesłuchać sanitarius i ochronę oraz udoskonalić monitoring, aby umożliwić analizę biometryczną. Projekt Urrety Ośrodka Badawczego Merkow Mount Massive. No. No więc teraz wiadomo, co chodzi z tym World Riderem. To akurat jest, co powiadam, pamiętam, co i jak.
To wiecie, jestem na tyle głupi, nie? Żeby sprawdzać tamte pomieszczenia, które się same zamykają. Dobra, idziemy wentylą. Okej, tu nic nie ma. Trzymamy jednego z nich. No tutaj to trzeba pamiętać, że nie wszyscy byli źlini, którzy byli po prostu przerażeni i nie mogli znieść tutaj tego, co się dzieje w tym miejscu. Tutaj pamiętam, że chyba się troszeczkę wystraszyłem, gdy pierwszy raz mi tutaj wyskoczyło to ciało. No jest grubo. Rozglądam za baterią. Jest albo za jakimś dokumentem. Teraz się nagram, kolego. Ale to jest skoro, co im zrobili. Jestem wewnątrz, wszędzie leżą ciała ze śladami popadzeń, dookoła pełno krwi. Głowy ustawione równo jak butelki w bazę. Martwi naukowcy ośrodka Merków zwisają z sufitu. Na ich plakietkach widnieje napis zaawansowany systemy badań Merków. Merków to pralnia brudnych pieniędzy. Ma przynosić dochody jako rzekoma organizacja charytatywna. Pieprzyć cały świat, bo przecież lepiej skasować kolejny miliard. Jak oni to sobie wyobrażają? Jak można cepać kasę na budynku pełnym scholi? Jest tu władza zasług specjalnych nadziany na jakiś pręd, jak świnie na Ruzem powiedział, żebym stąd spiepsał i wyciągnął ducha, dobrze by było to usłyszeć, kiedy jest co mogę stąd wyjść tą samą drogą, którą tu dostałem, no, dokładnie. No, Miles powinien go poszukać z badań na to, co mu się potem stanie. No niestety nie było jak tego uniknąć wszystkiego. Okej, okay, tam jest mamy Walkera. Akurat go kojarzę, no go ciężko zapomnieć. Okej. No tutaj mamy tych ludzi z Merków. Ja po prostu parę tutaj się mogę dostać. No ale tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Wybić kurde baterię w końcu. Dobra, ja wiem co tutaj się stanie za chwilę. No właśnie. Zapamiętałem, że mnie tutaj złapi i wyrzuci. I mam Martina.
Ten od razu będzie pojebany. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Tego fanatyka religijnego. Dobra, mamy zapisywanie. Teraz się bardziej uważnie spróbuję w ogóle wyglądać z batera, dobrze? Pięknie. No i osobiście w sensie tej baterii nie znalazłem, bo się za mało co rozglądałem, a teraz proszę bardzo. Mamy bateryjkę, jak pięknie. Zobaczmy, co się sobie będzie. Nie, tutaj już chyba niestety nic go nie ma. No co, zaskoczył nas ten cały Martin. Martin to jest właśnie taki, no, religijny fanatyk, z którym to jest, to sami będziemy mieli do czynienia. Akurat go pamiętam. Jeszcze. Dobra, no i kolejny dokument, którego w zasadzie, jeśli go pamiętam, nie znalazłem. Okej, okay, Merkow Corp ze siedzibą w Stanach Zjednoczonych, nakaz przejęcia, numer sprawy 294758104. W kwestii przejęcia zakład psychiatryczny Mount Massive, ośrodek badawczy Merkow Mount Massive Wilderness Area Country Road 112. Merkow Hardline Security MXS złożyło przed zarządem firmy pisemne oświadczenie i są podstawy, by wiedzieć, że istnieje niebezpieczeństwo skażenia środowiska wywołane brakiem zachowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przez szpital psychiatryczny. Wyrażamy zadowolenie z faktu, że zeznania i wspomniane oświadczenie stanowią wystarczający powód, by na podstawie wydania niniejszego zakazu MHS mogło podjąć natychmiastowe działania. Niniejszy szpital jest zobowiązany umożliwić MS pełny dostęp do wszystkich obiektów i uznać całkowicie zwierzchnictwo przedstawicieli tej organizacji. Otrzymując ten dokument, szpital wraz ze wszystkimi podległymi podmiotami, bez względu na okoliczności, zakaz jakichkolwiek rozszerzeń, jeśli chodzi o działania MHS lub warunki, które takich działań wymagały, względem Merkow Corp oraz należących do firmy oddziałów. Dobra. No, mam kolejne dowody ich korupcji. Okej, okay, tutaj nie przejdziemy. Trzeba będzie iść w lewo, o ile ja dobrze pamiętam. Dobra, tutaj się oczywiście to rozejrza. Mamy tutaj sporo komputerów. Co to jebać moim przykładem? Mam sobie kurde odpalić GTA 5. Mogę sobie odpalić GTA 5 tutaj? Chyba nie. GTA 5 bym wam nagrywał. Nie da rady. Niestety. Chyba są za słabe komputery na GTA 5. Skoda. Co to jest? Co to jest? Nie, ja sobie stąd idę. Co to było? Co to miało być? Okej, to nie bateria. Nie zmyślałem. Dajcie mi baterię jeszcze. Zbieram zapasy. Ośrodek badawcy Merkow, projekt Rider Mount Mosi w numer przypadku 176, kota pacjenta Walker, ataką stultaci, okej. Okay. 8-5 maja 2013, data pierwszej konsultacji, 8-1 stycznia 2011 rok.
Wiek pacjenta 32. Poziom mężczyzna. Lekarz prowadzący obserwację dr Rudolf Wernicke. Tekst pisany przez doktora Walsa. Przebieg leczenia czynności pola morfogenicznego ustabilizowały się na poziomie 2000 uderzeń na minutę. Przejście do trzeciego etapu terapii hormonalnej zaszkodziłoby pacjentowi. Diagnostyka spirometria wykazała lekkie nagromadzenie śluzów w okselach. Wyniki badania magnetycznym rezonansem jądrowym zgodnie z tym, co pacjent opowiadał po przebudzeniu. Uwagi, mając na względzie wcześniejsze samokalecenia Waltera, musiał on być skrępowany podczas wywiadu lekarskiego. Pasy zostały przerobione tak, aby odpowiadały ogromnej postudze pacjenta. Rozległe wykity skórne zgodne z obniżonymi czynnościami pola morfogenicznego. Pacjent twierdzi, że skóra zdarta z ciała pozwala mu widzieć precyzyjnie, zapewne w dzieciństwie zetknął się z gadami Tautara i ich ciemieniowymi ocami. Bał się o swoje ciało, dokładnie chodziło mu o okolice ust i nosa. Sanitariusze powinni mieć na uwadze, że pacjent może dokonać dalszych samokaleceń. Psychiczna trauma spowodowana służbą wojskową w Afganistanie na chwilę obecną uniemożliwia dalsze uczestnictwo w procesie sądowym. Jego permanentna w dodatku wzmocniona terapią jest miniakalnym wyolbrzymieniem wojskowego protokołu bezpieczeństwa. Zaleca się dalsze podawanie leków i fizyczne krępowanie. Kurde, czyli on ten Walker był w wojsku najwyraźniej, tylko właśnie dlaczego on został przemieniony w takiego stwora? Oho! Ta pamiętam, zaraz się odpali syrenia muzyczka. Dobra, ten mnie chyba na razie nie zatkuje. On mnie zatkuje później, jak będę wracał. O ile dobrze pamiętam. Paru facetów nieobecnym wzrokiem gapi się, sumując telewizor. To chyba pasja, cokolwiek się wydarzyło, udało im się przetrwać, ale są kompletnie otępiali. No. Opętani też można by rzec. Dobra, idziemy po tą kartę. Próbujesz, aby mieli się nakłaść baterię w sumie. No ale chyba takowej nie ma. Jest tutaj rozejza. Na wszelki wypadek, no nie, to nic nie ma. No to się wracamy w takim razie. No, wracamy się. Rano się uważnie rozejrzałem, więc to było jest okej. Ja już sobie idę, do widzenia. Bawcie się dobrze. Dobra, ty mnie zaatakujesz, pamiętam to akurat. Dokładnie. Spierdzielaj, koleś. Ja sobie już idę stąd. A da, tak sprawdzajmy co jak. Co ma, przeskoczyć nie umiesz? A daj spokój. Dobra, tutaj mam nadzieję, że niczego nie ominę i idziemy dalej.
Tak, ale nie jesteśmy tu sami oczywiście. Dobra, kible. Bo coś w kiblu znajdę. No to widzę, że znajdę w trupa, bo na co by innego, nie? Po co bateria albo dokumenty? Dobra, idziemy tutaj teraz. Proszę bardzo, jest bateria, pięknie. Ja tych drzwi nie zamykałem. Okej, ja wiem, co tutaj worker będzie. Ten worker mnie może zaatakować w każdej chwili, dopóki tu jestem. On mnie tu chyba zamknął, najwyraźniej. Nie no, chyba nie, on się pojawi dopiero wtedy, gdy wejdę w interakcję. Okej, są dokumenty, pięknie. I zamę. Okej, szanowni państwo, trwają prace nad szczegółowym raportem Merkow Corp. Nie musi podejmować żadnych natychmiastowych działań. Projekt World Rider może przynieść niewiarygodne wysokie zyski. Okoliczności towarzyszące tym starym zgonom są na tyle niejasne, że nawet jeśli z dowodami obchodzono by się właściwie, jakakolwiek sprawa w sądzie jest niemożliwa do rozstrzygnięcia. Projekt World Rider to wysoce niebezpieczne przedsięwzięcie i jest niemal pewne, że pokonie więcej ofiar, jednak podobnie jak w innych przypadkach zainteresowanie rodzin oraz rządu jest tak znikome, że podjęcie jakichkolwiek czynności prawnych jest mało prawdopodobne, ponieważ terapia polem morfogenicznym zbliża się do wyprodukowania działających modeli, zjawisko przemocy wśród pacjentów staje się coraz bardziej powszechne, ale odpowiednie połączenie podawanych leków wraz ze stosowanymi środkami przymusu przyniosło pożądane efekty w kwestii utrzymania kontroli i przypływu zysków. Z poważaniem, Helen Grant, Department DS, zmniejszenia obciążeń prawnych Merkow. No, co widzicie, to są, no, wiadomo, skorumpowani ludzie, którzy dla pieniędzy są w stanie zrobić wszystko. No wchodzimy w takim razie tutaj. Więc się oczywiście rodzę za jakąś baterią czy coś. Więc nie, zaraz, danej baterii tutaj nie ma i też dokumentów nie ma, więc... A odblokujmy sobie przejścia. A to wiadomo, że nic z tego nie będzie. No i sobie Martin nam wyłączy prąd. Idzie tam. Ten wielki skurwysyn mnie prześladuje. Znalazłem dokumentację lecenia niejakiego Chrisa Ulkera, byłego żołnierza, który był kilka razy w Afganistanie. Ten horror, który się tu rozgrywa, to jego wina, ale nie tylko jego. O kurde, jestem ciekawy, jakby ta notatka wyglądała, gdybym nie znalazł tej notatki. Co on by wtedy tutaj napisał? Miles właśnie. O kurde! Dobra, już myślałem, że dostawkę otworzę. Idź mi stąd. Już spokój? Teraz spadam. Ja sobie idę stąd. No a teraz będzie piwnica. I ten koleś, który tam dostał, będzie gnębił, pamiętam.
Okej, ale mamy zapis. Czekajcie, skoro mamy zapis, to tamtym kolesiem... No pamiętam, to będzie teraz taki koleś w piwnicy, który nas będzie gnębił. Ja niejednokrotnie z nim failowałem i niejednokrotnie kurde przez niego zginąłem. Akurat z tym kolesiem rozprawimy się w kolejnym odcinku na chwilę, bo to będzie na tyle. No zrobiliśmy o wiele więcej niż w pierwszym odcinku mojej pierwotnej serii z tej gry. No i teraz o wiele więcej zebraliśmy, no i teraz o wiele więcej baterii mi się udało zebrać, co jest jak najbardziej na plus. Ja już mi tutaj trochę skill podróż pod tym względem i mam również nadzieję, że uda mi się mniej razy ginąć. Na chwilę obecną to będzie na tyle. Na razie.